Hej, siemaneczko, moje kochane mordeczki, z tej strony oczywiście Patryk Taksizerta Malinowski, a dzisiaj witam was na kolejnym, słuchajcie, materiale na moim kanale. Witam was serdecznie w nowej grze, a mianowicie Super Spell Heroes. Słuchajcie, zanim przejdziemy do ogrywania całej gierki, chciałbym was serdecznie zachęcić do rejestrowania się z linku w opisie. Giereczka jest naprawdę zarąbista. Jeżeli zrobicie to, z linku w opisie dostajecie tak zwany Starter Pack, czyli słuchajcie, gwarancję na odblokowanie nowego unikatowego spela. Dodatkowo dostajecie, z tego co pamiętam, 150 gemów, 1000, słuchajcie, spell pointsów oraz 3000 golda na sam start, a więc link w opisie po prostu i zapraszam do rejestracji. Mordeczki, słuchajcie, postanowiłem, że nagram tą grę dla was, jest to odcineczek sponsorowany, postanowiłem, że słuchajcie, ją nagram, ponieważ pasuje wręcz do tematyki mojego kanału. Słuchajcie, jest to gra podobna, zresztą sami skojarzcie ją z jakąś inną grą, która pojawiła się wcześniej na moim kanale. Słuchajcie, interfejs jest po polsku, za co naprawdę uwielbiam. Gra, słuchajcie, polega na tym, że walczymy swoim, słuchajcie, magiem, odblokowujemy kolejne postacie, walczymy na arenie, zdobywamy, słuchajcie, nowe postacie, ulepszamy, słuchajcie, nowe zaklęcia i tak dalej, moje kochane mordeczki, nie ma co dużo tłumaczyć. Generalnie, słuchajcie, w sklepie możecie dostać darmowe przedmioty za oglądanie, słuchajcie, za oglądanie reklam. Ja w tym momencie tego nie będę robił. Klasycznie, słuchajcie, pokiety i tego typu rzeczy. Ja w tym momencie, słuchajcie, odblokowanego mam jednego czempiona, którego wy również odblokowujecie po przejściu samouczka. Jest to, słuchajcie, Zenron. Jane tutaj, nie wiem, po prostu chodzi o to... A nie, Jane już też mam odblokowaną, przepraszam. Wykonaj zadanie lub otwórz pakiet, aby odblokować. Aha, a więc kochani, nie mam jej odblokowanej jeszcze, tak? Ale muszę otworzyć jakiś pakiecik i ją będziemy mieli, dobra. Słuchajcie, ją może na chwilę zostawimy. Ja, słuchajcie, pokażę wam o co chodzi. Ja, słuchajcie, swoim czarownikiem tutaj, jak widzicie, mam różne spele. I chodzi o to, żebyśmy zbierali różnych speli karty po prostu. Im więcej ich będziemy mieli, tym po prostu będziemy mieli większe szanse, słuchajcie, na pokonanie naszego przeciwnika, bo będziemy po prostu zadawać więcej damage'a. Tak to wygląda. Oczywiście macie tutaj levele, za które będziecie dopiero odblokowywać kolejne spele i tak dalej, ale tym zajmiemy się później. Są, słuchajcie, tutaj oczywiście skiny do różnych postaci, to jest fajna rzecz, polecam wam wszystkim to sprawdzić, oraz, słuchajcie, tak zwane ikonki. Ikonki oczywiście macie różne, to pewnie gdzieś też dopiero się pojawi. Niestety, jeżeli chodzi o klan, ja w tym momencie nie mam go odblokowanego, także na razie z tym nie mogę nic zrobić, no ale dobra. Przechodzimy do tego, słuchajcie, co mamy za zadanie. Są tutaj achievementy, słuchajcie, ja te achievementy oczywiście robimy teraz i odbieram za nie nagrody. Nagrody w postaci gemów. Za gemy oczywiście, czyli jakby walutę wirtualną, możemy odblokowywać przeróżne fajne rzeczy. Dobra, słuchajcie, tu są moi znajomi, tak obstawiam. Tak, tu są moi znajomi, słuchajcie, możecie sobie połączyć z Facebookiem, dodać mnie, jest premia za znajomości, także w każdym jakby możecie, im więcej macie znajomych, tym po prostu jest lepiej dla was. Możecie walczyć ze swoimi towarzyszami i tak dalej. Dobra, mordeczki, jest tutaj oczywiście ranking, ja teraz tego nie będę robił, zawalczmy po prostu na etapie drugim z kolejnym przeciwnikiem. Naprawdę, słuchajcie, giereczka jest super aśna, polecam wam wszystkim, słuchajcie, zagrać, chociaż raz, słuchajcie, przekonać się i dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć na przykład serię z takiej gierki. Dobra, gra generalnie polega na tym, że jak widzicie, tu jest plansza mojego przeciwnika, on mnie teraz zaatakował. Ja mogłem sobie użyć tarczy, ale wolę, o, to zrobić dopiero teraz, w momencie, gdy mnie atakuje. Ważne jest, słuchajcie, wyczucie czasu. To jest, słuchajcie, mega ważna opcja i patrzcie teraz, ja używam sobie... Ewentualnie nie, poczekamy jeszcze chwilkę. Dobra, używamy sobie tego spela i widzicie, atakujemy go w ten sposób. Hop. Pamiętajcie, że on cały czas może użyć jakiejś tarczy lub tego typu rzeczy. I na przykład, zobaczcie, no teraz nie będzie mnie atakował na pewno, więc możemy sobie poczekać. I teraz będzie mnie raczej atakował, chociaż jeszcze chwilkę poczekamy. Dobra. Włączyłem sobie osłonkę, która mnie zablokuje teraz, czy... Nie, nie zdążyła niestety, także źle to wyczułem. Dobra, odpalimy kolejną osłonkę i zobaczcie teraz, jak mu trzasnę tym kombem. Patrzcie, co się teraz dzieje, mordeczki. Jabadabadu, jabadubadu, jabadabadu i pak! Za 107... Dobra, troszeczkę zablokował.
Cwaniaczek. Dobra, możemy oczywiście się też troszeczkę uleczyć i to w tym momencie zrobimy. O! Mamy, słuchajcie, nowe zaklęcie. To zaklęcie jest, słuchajcie, bardzo dobre. Zadaje po prostu bardzo dużo damage'a. Jest to, słuchajcie, zaklęcie unikatowe bodajże. Za każdym razem, gdy takowe się pojawia, dostajecie po prostu o tym informację, nie? Dobra, uleczymy się troszeczkę. To niestety jest zwykłe. Dobra, no ale musimy go atakować cały czas. Osłonka z jego strony. Ewentualnie wróć, zrobimy tak. Uleczymy się troszeczkę. O, dobra, mordeczki, słuchajcie, dostaliśmy to najlepsze zaklęcie i ono jest właśnie tutaj. Patrzcie teraz, słuchajcie, zobaczcie, jakie ono damage zadaje. 312 i czy go trafi... Nie, nie zdążymy go zniszczyć jeszcze w tym momencie. No i teraz, słuchajcie, prosty fireball już powinien go wykończyć. Pięknie, mamy to. Kolejny przeciwnik, słuchajcie, zniszczony na moim torze. Słuchajcie, wy na początku będziecie musieli przejść po prostu samouczek, gdzie wszystko wam zostanie wytłumaczone, jak to łączyć. Polecam serdecznie się wtedy skupić. A naprawdę, gierka jest, słuchajcie, bardzo prosta do ogarnięcia i myślę, że każdemu z was, słuchajcie, przypadnie do gustu. Dobra, lecimy. Dawaj mi to wczytywanko, Esa wariacik. Tak jest, mamy zwycięstwo. No i już 3 na 5 w tym momencie. Dobra, pięknie. Etap kolejny zamknięty. No i słuchajcie, przechodzimy do etapu trzeciego. Mordeczki, teraz tak, możemy tutaj odpalić. O właśnie, zważajcie uwagi na tego typu rzeczy. Przy każdym etapie dostajecie i troszeczkę golda. Dostajecie też troszeczkę gemów. Dobra, tutaj jest coś takiego, słuchajcie, jak misja. To jest misja, słuchajcie, na którą musicie wybrać bohatera, którą chcecie po prostu na przykład dziabnąć. No, w tym momencie mamy ją za darmo, więc polecam. To jest generalnie trenowanie swoich zaklęć. I tutaj bodajże, z tego co wiem, dostaniemy tych zaklęć po prostu kilka. Uwaga. Nie. Dostaliśmy jednak tylko goldzika. Jest! Czarownica, oferta w sklepie. Aha, czyli słuchajcie, aby ją odblokować, musimy tutaj odblokować 100%. Dobra, to już wiem, na jakiej zasadzie to działa. Jest, dobra, myślałem, że ich nie dostaliśmy, ale dostaliśmy jednak zaklęcia. Ognista lanca, czyli moja lanca, gościu. No i osłona, okej. Okay. Ja, słuchajcie, w tym momencie przejdę, bo mogę właśnie ulepszyć w tym momencie, jak widzicie, ognistą lancę. Dobra, dalej, dziękujemy. Przechodzicie do swojego bohatera, słuchajcie, i ulepszacie ognistą lancę w tym momencie. Dobra, pach, upgrade'ujemy sobie to. Ja w ogóle może, słuchajcie, zrobię tak, że pokażę wam kursor, żeby był na ekranie. Oj, przepraszam, sekundka. O, dobra, naprawione, mamy to. No i słuchajcie, nasz bohater w tym momencie dostał też punkty doświadczenia. Dobra. Okej, okay, i do drugiego poziomu, słuchajcie, do zdobycia dodatkowej chyba energii, tak, potrzeba nam w tym momencie jeszcze 4 doświadczenia. Będziemy oczywiście musieli przez to ulepszyć po prostu jakiś skill. Ale zanim to zrobimy, musimy, słuchajcie, przelecieć dalej. Słuchajcie, tutaj jest generalnie boss, z tego co wiem. Dobra, spróbujmy po prostu do niego dojść jak najszybciej. Czyli tak, mordeczki, musicie wyczuć, w momencie, w którym na przykład przeciwnik was atakuje, brońcie się. Jeżeli, słuchajcie, wy na przykład atakujecie, no to też starajcie się używać tych speli tak, żeby on nie miał na sobie tarczy. O kurczę, ona ma już tutaj jakiś lepszy gorące iskry. I to chyba cztery... Tak, to atakuje już 4 razy, niestety. Dobra. Zaraz zarzucimy chyba tarczę, zależy czy ona połączy, czy nie. Dobra, zrobimy sobie tak. Na spokojnie, mordeczki. Nie ma co się z nią czaić. Dobra. Osłonka raczej tu nam nic nie da w tym momencie. Chyba zdążyłem odpalić drugą. Dobra, i spróbujmy jej teraz przypierniczyć. Łuk ognia, pach. Pięknie, trafiliśmy ją. Dobra, zróbmy to. Czekajcie, czy nie lepiej będzie... Nie, dobra, czyli odpalimy tak. Okej, okay. No i za chwilę odpalamy. Pięknie, wszystko poszło w osłonkę, mordeczki, o to chodziło. Słuchajcie, mam fajnego spela, ale go będę musiał dopiero użyć. Nie mam za bardzo jak go dobrze wykorzystać. Uleczymy się w takim razie. Dobra. No i gdyby tu mi się pojawił jeszcze jeden czerwony... Niestety, mordeczki, nie mamy tego czerwonego. No to musimy atakować w takim razie. No i powiem wam, tak, mamy przeciwnika, który jest, no bym powiedział, całkiem bezlitosny. No nie, jeszcze odpalił osłonkę akurat.
Dobra, słuchajcie, będziemy mieli elitarny spell za chwilkę, ale uleczymy się troszeczkę. Dobra, jest tutaj. Musimy teraz to odpowiednio dobrze wykorzystać. Dobra, dobrze. Zablokowaliśmy go w bardzo dobrym momencie. No i mordeczki. Lecimy. Bach! Kula ognia. I słuchajcie, tu pojawił mi się kolej... Dobrą osłonkę zdążyła włączyć. Ale słuchajcie, atakujemy już ją drugą kulą, słuchajcie, ognistym meteorytem. I tego już nie powinna, tak jest, przeżyć. Dobra, no bardzo ładny damage, nie powiem, no w tym momencie, słuchajcie, ten damage jest naprawdę sporawy. Za każdą, słuchajcie, nie wiem co to dokładnie, punkty zwycięstwa do blokowania nowego skarbu. Za każdym razem, gdy otrzymasz na mapie do nowego, możesz zabrać 100 zł i klejnotów. Aha, to jest to po każdym wygranym, spoko. Tu otwieramy sobie każdą skrzynkę po każdym meczyku. Tam chyba jest ilość darmowych, słuchajcie, kluczy za oglądanie reklamy, więc nie musicie wydawać na to hajsu, spoko opcja. Dobra. Zwycięstwo, a my lecimy dalej. Nie wiem co to jest. Codzienny przywołanie. Każdego dnia niebieskim wysłanie daje ci na za... Aha. Okej, okay, dobra. Czyli musimy najpierw wygrać 5 razy. Dobra. Znowu, słuchajcie, trenujemy. Pach. No i żeby ulepszyć jak najszybciej spele. Dobra. Dzięki, dzięki. Dawaj szybciutko, szybciutko, szybciutko. Dobra. No i co my tu mamy? 45 golda. Bomba... magmowa, ja pierdź, ale dobra, to jest naprawdę zarąbiste, czyli będziemy mogli ulepszyć też osłonkę, spoko. Pamiętajcie też, że każde ulepszenie kosztuje was kasę, więc żeby po prostu zdobyć każde kolejne ulepszenie, musicie niestety dbać, słuchajcie, o to, żeby tych surowców nie wydawać nie wiadomo ile. Dobra, mnie to się przyda i tutaj dostaniemy już, słuchajcie, level up. Tak jest, mamy na drugim poziomie, słuchajcie, dostaliśmy 10 obrażeń do nowego spela, znaczy do tego, którego już mieliśmy. No i co my tu mamy? Drugi poziom, mordeczki kochane. Dostajemy plus 700 HP? Nie, plus 140, przepraszam, do tego 140, nowy poziom, ok. Mamy na górze, słuchajcie, jak one, zadania, które nam się pojawiają. Czuję, że przybywa mi sił. Za każdym razem do lepszy dojść zaklęć, twój bohater zyska poziom. Kiedy nowy poziom dobra. Okej, spoko, mega fajna opcja. Dodatkowo, słuchajcie, ulepszamy jeszcze sobie na drugiej stronę osłonkę. Ona na pewno przyda nam się w walce. Pamiętajcie, no, im lepsze macie zaklęcia, tym macie większe szanse, że pokonacie jakiegoś przeciwnika. Podnieś pod... dobra, super. Dostajemy za to 5 klejnocików, mordeczki. Za te klejnoty mógłbym już coś kupić, ale wierzę, że będzie warto po prostu sobie, nie wiem, poczekać z tym. Zobaczcie, tutaj generalnie macie liczbę osób, które są naprawdę ultra kozackie. No ja, słuchajcie, na razie tam do nich to nie mam za bardzo podjazdu. Wygraj walki 30, co my tu mamy jeszcze? Zdobądź drużynę dwóch bohaterów, kończ obszar pierwszy. No dobrze, no to zaczynamy. Kolejna waleczka, mordeczki. Wiadomo też, na początku, słuchajcie, te walki no idą bardzo szybko, tak? No bo ile to jest, słuchajcie, pokonać jakiegoś, nie wiem, przeciwnika, który jest słabszy w tym momencie, ale tutaj już chyba walczymy z normalnymi ludźmi, Bluszkel, bo on ma już normalny nick, a więc no tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kuleczka ognia. Zablokujemy mu to, fajnie. Ona już jest na drugim etapie, jak widzieliście. Kula ognia. Nie zdążyłem, shit. Pamiętajcie, wyczucie jest mega ważne, mordeczki. Wyczucie jest mega ważne i też patrzenie, co w tym momencie masz wasz przeciwnik, nie? Dobra. Ja sobie się teraz zablokuję szybko, bardzo ładnie. No i spróbujemy go chyba trzasnąć. O, teraz. Bardzo ładnie, za 68. Mogę już atakować, tylko wolałbym... A, niestety nie spadła nam tutaj. Dobra, nie zdążę. Może możemy się uleczyć po prostu. I tak zrobimy. Pamiętajcie, nie tylko atak jest ważny. Jeżeli, słuchajcie, planujecie atak, to spoko, atakujcie, ale też dbajcie o to, żeby mieć się po prostu na przykład czymś wyleczyć potem, czy coś podobnego. Jeżeli tego nie będziecie mieli, no to może być potem przypał, nie? Dobra. Spróbujemy zadać mu tu jakiś damage znowu. Pięknie. No ale też obrywamy. Dobra, ale teraz mu, słuchajcie, ale mu teraz, ale hicior leci. No, szkoda, zdążył włączyć osłonkę. Niestety, pamiętajcie też, że włączanie osłony nie zawsze, słuchajcie,
dbajcie o odpowiednie momenty, słuchajcie, to jest najważniejsze. Ja już teraz powinienem go tym zgasić. Chodzi o to, aby po prostu pamiętajcie, że ten czas, na przykład ten spell, zobaczcie, zanim on doleciał, potrwało jeszcze no, dosłownie 2-3 sekundki, tak? Więc przewidujcie to, ile co rzuca na wasz przeciwnik i tego typu dalej, słuchajcie, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, lecimy. Wczytywanko, zaraz będę mógł, słuchajcie, odpalić kolejną nagrodę. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Dawaj mi nagrodkę, gościu. Malinowy. Pięknie, zwycięstwo. Jest 5-5. Dobra, odbieramy. Co tutaj dostaniemy w tym momencie? Świetnie, dziś ci poszło, mam dla ciebie nagrodę. No dobra, dawaj, gościu. Uwaga. Uwaga, 174 golda, dobra, dobrze się zapowiada. W ogóle są dla mnie ważne. Dobra, to możecie, słuchajcie, zrobić później. Ja, słuchajcie, oczywiście tutaj później to zrobię. Polecam, żebyście też ocenili, jeżeli gra wam się oczywiście podoba. Dobra, możemy zrobić kolejną misję. Dobra, znów za darmo, więc sobie oczywiście to pomijamy, nie będziemy czekać. No i co nam tutaj wypadnie? Podejrzewam, że słuchajcie, z każdym kolejnym poziomem dostajecie więcej, słuchajcie, speli, żeby po prostu szybciej awansować swoją postać, ale mogę się mylić oczywiście. Jest Jane, plus 15%, super. Dobra. Kula ognia, plus 44. Ognisty meteor... No, morderczki, słuchajcie, to będzie kocur, to będzie kocur. Ja lecę to ulepszyć. Czy będę mógł, czy będzie mi starczyło ice'u, żeby to ulepszyć? 240, ale będzie warto, morderczki. Obrażenia plus 15. Kurczę, sztosik. Dobra, no teraz, słuchajcie, jak tym dupnę, to nie ma zmiłuj. Okej, leśny, słuchajcie, etap trzeci, mamy już 5-6, to jest chyba nasza ostatnia walka. Dobra, Horben. Słuchajcie, wydaje mi się, że to już są normalni ludzie, nie? Że już walczymy, nie gramy z botami, tylko po prostu są normalni ludzie. Tak mi się wydaje, mogę się mylić oczywiście. Dobra. Blokujemy się w takim razie. Nice. A już tutaj nie mamy czym za bardzo. Spokojnie, on nas co jakiś czas, słuchajcie, może tam ulepszyć, nie ma problemu. A, właśnie, mordeczki, słuchajcie, tutaj na dole dostaniecie, jest informacja, kiedy dostaniecie kolejny zestawik kart, jakby na to nie patrzeć. A, zrobimy sobie tarczę. Prawda, nie musiałem jej robić aż takiej dużej, ale skoro już zrobiona, to zrobiona. Dobra, czy spadnie mi tutaj czerwony? Nie spadł, więc możemy to sobie zaatakować w ten sposób. O, dobra, ładnie rzucił tarczę. Okej. Dobra, dostał hita, bardzo ładnego hitka. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Kurczę, felek. O, ale teraz sobie mogę, słuchajcie, zrobić bardzo fajną tarczę. Że on mi nie zada tyle. Ale, widzieliście to? Dobra. O nie. Dojdzie? Akurat po tym. Tak, dobrze dostał. Bo nie, wiecie co? Ja zrobimy sobie takiego heala. Żeby się troszeczkę ulepszyć. Takie tam 144, nie? Można. Dobra. Mogłem z drugiej strony teoretycznie. Ale to nic. Niestety, zdąży się osłonić. Ale i tak ładnie go zaatakowaliśmy, także spoko. Dobra, leczymy się. Jest i mordeczki nasze kochane meteoryk. Patrzcie. O, on tego już nie przetrwa. Pa, leci. Pa! 276 na minusie, pięknie. Zwycięstwo. Dobra, stuknie, aby kontynuować. No i mordeczki, to była nasza szósta walka. Dostaniemy oczywiście za to tego nagrodę. Super. No i wczytujemy. Zobaczymy, co tutaj będzie, mordeczki. Dawaj, gościu. Z tego, co wiadomo, co mi wiadomo, ukończyliśmy ten etap trzeci teraz. Tak, i przenosimy do etapu czwartego. No niestety, tu już będzie troszeczkę rzeczy do wygrania. Imponujące, chyba możesz już opanować nowe zaklęcia. Jak najbardziej, mistrzu, myry się. Nie zaklęć nowych potężnych zaklęć, okej? Okay. Czyli słuchajcie, mamy jakieś nowe zaklęcia. Darmowa księga zaklęć. Ulala. Dobra. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy łuk ognia plus 24. No to akurat zaklęcie już miałem. Podwójna kula ognia, to już też miałem. Ognisty meteor plus 1, spoko. To jest po prostu taka skrzynka, można by powiedzieć. No i czy uda nam się coś nowego odblokować?
Niestety nie. Niestety nie, mordeczki. No ale to nic, to nic. Możemy jedną rzecz odblokować, spoko. Ciekawe, chyba znam teraz nowe zaklęcie. Ła, możesz teraz wybrać inne zaklęcie, aby udoskonalić swoją talię. Dobra. Okej, okay. Przechodzimy do talii i możemy już coś pozmieniać. Jest, słuchajcie, nowa rzecz. Podwójna kula ognia. Aha, to jest, słuchajcie, nasza ta, tak? No i tak, mordeczki, słuchajcie, możemy to zastąpić na przykład zamiast tarczy. Dobra robota, sprytna kombinacja jest kluczem do pokonywania się. Okej. Okay. Tylko teraz, co ja tam zabrałem? Chyba tarczę, tak? Mhm. Czyli będziemy więcej atakować, będziemy bardziej ofensywni, ale będziemy mieli mniej tarczy. Okej, okay. Rozumiem. Kumam już, jak to działa. Premia za zwycięstwo, plus jeden. O co tutaj z tym chodzi? Gdy jestem... Mhm, dobra. Poczekajcie, bo tu jeszcze coś możemy zrobić. Aha, nie ulepszymy tego. Tym jest, mordeczki kochane, problem. Ponieważ nie mamy hajsu. Ajajajaj, ale słuchajcie, tu później będą takie dobre te... Masakra. No dobra, mordeczki, słuchajcie, w tym momencie już nic więcej chyba nie zrobimy. Chociaż dostaniemy goldzika i czy tutaj za to będziemy mogli Jest, dobra. Przepraszam, hajsik się zgadza jednak. Chociaż, poczekajcie, odbierzemy sobie najpierw achievementa. A, za 5, dobra, rozumiem. No już powolutku nam się zbierają te, także jest spoko. Ulepszamy, słuchajcie, łuk ognia. Pięknie, dobra. No i akceptujemy. Dobra, mordeczki moje kochane, słuchajcie, ja na tym etapie już będę po prostu się z wami żegnał. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy materiał, jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, link do donacji znajdziecie w opisie, mam nadzieję, że gierka będzie wam się podobała, zachęcam wszystkich do rejestracji. Trzymajcie się moje kochane mordeczki, dajcie znać, czy chcecie z tego serię, no a ja będę się żegnał. Siemaneczko mordziatki, yo!